Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Eichelberger, nauczyciel Qigongu. Wszystko się... Zgadza się. Zgadza się, wszystko. Dobrze powiedziałeś. Tomku, czym jest Qigong? Albo nie, poczekaj. Jeszcze raz. Powiedz mi w ogóle, jak wyglądała Twoja droga, jeśli chodzi o ruch? No bo dotarłeś, nauczyłeś się dużo. Tak. I gdzieś w tej chwili Qigongiem zajmujesz się najbardziej, przynajmniej takie mam wrażenie. Tak, tak. Ale jak to wyglądało w przeszłości? Wiesz co, wyglądało to tak, że jako dzieciak miałem olbrzymią potrzebę poruszania się. Jest to chyba naturalne i ogólnie czuję, jest to powszechne wśród dzieci, ale u mnie to było tak, że też było to powiązane z jakimś takim zamiłowaniem do sztuk walki, wszędzie, gdzie widziałem jakieś, wiesz, nie wiem, filmy, kreskówki, gdzie były elementy sztuk walki, to mnie to zupełnie jakoś pochłaniało. No, więc to było tak. I też łapałem się różnych sportów, wychowywałem się w miejscu, w którym był duży dostęp też do natury, więc miałem gdzie, że tak powiem, eksplorować i jak. No i później jakoś wraz z tym, jak włączyłem się do edukacji szkolnej, to zacząłem też ćwiczyć jakieś rzeczy w końcu, takie bardziej, powiedzmy, ustrukturyzowane. Ale sam z siebie, rozumiem, ustrukturyzowane, tak? Więc to wcześniej sam z siebie, bardzo jakby po prostu bawiąc się, tak, w sztuki walki, chociażby na przykład miałem jako dzieciak taki pomysł i przekonywałem swojego tatę do tego cały czas, żeby znienacka mnie atakował. jako dzieciak taki, wiesz, czterolatek, czy nie, może pięcio, sześciolatek, bo to było jeszcze zanim zacząłem do szkoły chodzić. Pamiętam, że się byłem zafascynowany serialem Ernie. I właśnie miałem taką potrzebę, żeby ćwiczyć po prostu te wszystkie rzeczy, żeby być cały czas gotowym do akcji i tak, no. Więc, ale trochę zajęło czasu, zanim znalazłem swojego pierwszego nauczyciela sztuk walki, bo to było dopiero chyba w szóstej klasie podstawówki. Ale to było takie poczucie, że tak, że po prostu, że wreszcie znalazłem coś, co mi się marzyło od dawna, co nie? To było karate Kyokushin wtedy. No i to był początek fantastycznej przygody. Niesamowicie dużo tam się nauczyłem i bardzo dużo z tego wziąłem dla siebie. Bardzo mnie to zbudowało, tak w ogóle jako człowieka. No i też trenowałem koszykówkę, grałem w reprezentacji szkoły, gdzie miałem też super trenera, więc no, to był po prostu genialny czas zabawy, zabawo treningu, tak, więc to było super zdrowe. Jakoś ja też sam miałem taką tendencję do tego, żeby dbać o to, żeby to była zabawa. To było coś, co czuję, że na tyle mocno sobie kultywowałem jako dziecko, że później jakby nie dawałem sobie tego odebrać przez różne sytuacje życiowe, przez nauczycieli, którzy by chcieli czegoś innego. A ja po prostu byłem przekonany, że to jest najlepszy sposób na to, żeby się ruszać. To jest po prostu zabawa. To jest to, żeby to naprawdę mnie bawiło. Nie rywalizacja, nie tak, gdzieś tam dążenie do czegoś. Tak, żeby to mnie bawiło, cieszyło. Przy okazji była rywalizacja i ja po prostu brałem udział, wiesz, w zawodach. Przygotowaliśmy się do zawodów i tak dalej. Więc to było, ale to było jako zabawa, a nie jako coś, co, nie wiem, decyduje o jakiejś, o mojej wartości, czy służy temu, żeby komuś dowalić, albo coś takiego, tylko to była po prostu zabawa. I powiem szczerze, że właściwie ten czas w moim życiu, tam były też rolki, było jeżdżenie na rowerze, jakieś kluby rowerowe zakładane z kumplami z podstawówki i tak dalej, więc dużo się działo takich rzeczy. Ale powiem ci, że ten czas sprawił, że jakby powstało we mnie tak silne odniesienie do czegoś, co jest naprawdę zdrowe i żywe. Ja też w tym okresie bardzo dużo jakoś tak naturalnie, będąc ciekawym sam swojego ciała, też na przykład co się dzieje, kiedy zasypiam. To było takie moje pytanie, które zawsze mnie fascynowało i po prostu badanie tego, tak? Jak też się najlepiej wyspać, tak? Jak się rozluźnić przed spaniem, jak płynnie jakby wejść w sen.
Czyli tak naprawdę takie poznawanie swojego ciała, to Cię takie, bardzo tak, dokładnie, interesowało. Takie spontaniczne poznawanie swojego ciała, ale też takie, gdzie właściwie no jakby każdy aspekt jest ciekawy. Na przykład dla mnie zawsze w ruchu też to dzięki też moim nauczycielom, też dzięki mojemu tacie też, który zawsze dużo pracował z oddechem. Mhm. Oddech był też czymś, co po prostu było dla mnie jasne, że to jest źródło siły, tak? Że to jest źródło mocy, źródło przytomności, świadomości w tym, co robię, więc to było ze mną, tak? I to się rozwijało coraz bardziej, coraz bardziej. No, później miałem inny okres zupełnie w życiu, taki dosyć trudny, bym powiedział, w którym też odszedłem od sportu i w ogóle gdzieś tam naprawdę od wszystkiego, co mnie tam naprawdę fascynowało. Mhm. No, ale też z perspektywy czasu widzę niezwykłą wartość tego, bo jakby rozumiem ludzi, którzy też po prostu dzięki temu, którzy no też mogli mieć w życiu jakieś trudne momenty, mogli się jakoś załamać i tak dalej. No ja dzięki właśnie tym praktykom qigongu, dzięki praktykom mindfulness mogłem wrócić, wiesz, do takiego dobrostanu wewnętrznego. I wróciłem też do sportu. Też skończyłem studia na WF-ie, grałem, wiesz, w jakichś też znowu ligach akademickich, zdobyliśmy jakieś tam mistrzostwa, ale też po prostu to nie było już takie zdrowe. Bo, mówiąc krótko, tak, jakby po jakiegoś rodzaju tam, ja bym to określił jako po przyjęciu jakiejś takiej dawki, nie wiem, jakiejś takiej kulturowej, albo inaczej, używając języka popkultury, jakbym po prostu wszedł do Matrixa, tak? Po prostu jakby po wejściu do Matrixa, do takiego świata, gdzie się odgrywa jakieś role, który jest sztuczny, w którym naprawdę wszyscy gdzieś go jakoś doświadczamy, tak? Tak. Jakby każda sytuacja, naprawdę każda trauma, której doświadczamy, nas wprowadza w taki świat, który ja określam też jako Matrix, tak? No więc ten sport już nie był taki czysty. Tak jak to poprzednio odczuwałeś właśnie radość z tego ruchu, to już nie do końca tak było, nie zawsze. To nie do końca to było, nie zawsze. Gdzieś czegoś brakowało. Ja sam obserwowałem, że mam jakieś takie inne w ogóle nastawienie do niektórych rzeczy, że mam potrzebę udowadniania jakichś rzeczy na przykład. Takie ramy, wejście w takie trochę ramy. Tak, tak, dokładnie. W jakieś takie ramy, w takie coś, z czym też żyje duża część świata sportu. Wiadomo, tak. W każdym świecie to może jakby różnie jest, różnie się układają ludzkie losy i różne jakości każdy zawodnik potrafi wnieść w ogóle do świata sportu, to jest piękne. Mhm. Ale jednak są jakieś takie schematy, w które ludzie wchodzą. Tak? I ja też je w sobie zacząłem odnajdywać. Żeby jakiś wynik osiągnąć, to jednak trzeba się trochę w ten schemat wpisać, bo są pewne procedury, można powiedzieć, czy takie metody treningowe. No, tak. Żeby po prostu być wysoko, to trzeba spełnić te warunki. No jest to coś w tym jest, co mówisz, aczkolwiek ja bym do tego poszedł trochę inaczej. Ja bym sobie powiedział wtedy, że ta struktura to jest coś, co ja sprawdzam, coś, czym się bawię też i po prostu jakby sam razem z trenerem też przyglądam się temu, jestem aktywny w tym, a nie pasywny, tak? I też mam doświadczenie takie jako młody sportowiec, jako chłopak sportowiec, że to przynosiło bardzo dobre efekty. Ja byłem po prostu dobrym sportowcem. Tak? No tak, ale to wiesz, to trzeba mieć, trener musi mieć czas dla jednej osoby, a często jest tak, że to jest cała drużyna i trzeba lecieć schematem. Mamy cały, wiesz, jakby to jest dla mnie oczywiste, że to... że to jest jakaś taka wymarzona sytuacja, ale też mam poczucie, że to też na tym polega życie, żebyśmy dążyli do takich wymarzonych sytuacji i na przykład byłem zaproszony parę razy, znaczy właściwie to była jakaś współpraca stała ze studiami z WPS-em, ze studiami psychologii sportu pozytywnego, tak to się nazywało. Tak. Prowadziłem tam takie inspiracje ze wschodu. Tak? Mhm. To byłem tam, spędzałem prawie cały dzień ze studentami. W jednym roku tam i innym razem to było trochę mniej, no ale wszystko jedno. W każdym razie to był czas na to, żeby
zadać pytania, żeby, wiesz, zainspirować, żeby jakoś tak obudzić tych studentów w tym, czy oni naprawdę eksplorują ten świat, czy to jest, czy właśnie, czy wpadają w schematy, czy są naprawdę żywi w tym, co robią i czy też tak naprawdę, czy dzięki temu też mają dostęp do swoich marzeń, czy po prostu czy spełniają swoje marzenia. Więc ja tak na to patrzę, tak? Jakby czyli ty spełniasz swoje marzenia. Schematy mnie nie interesują. Ty spełniasz swoje marzenia, nie? Spełniam. Nie realizujesz schematy. Nie, nie. Ja i takim spełnieniem marzeń jest Qigong, nie schematem? Wiesz co? Tak mogę powiedzieć. Znaczy, to jest dokładnie to, kontynuując tą historię, to jest dokładnie to, co sprawia, że znowu czuję, że tak od środka, wewnętrznie funkcjonuje w ten sposób jak kiedyś, tak? Więc, że też, nie wiem, używając do tego języka takiego bardziej, powiedzmy, nie wiem, naukowego, tak? Że to, w jaki sposób poruszają się płyny w środku, w moim ciele, tak? To jak podróżuje, nie wiem, płyn mózgowo-rdzeniowy, tak? Albo to, w jaki sposób płynie po prostu krew, w jaki sposób krąży limfa i tak dalej. Że to są naprawdę takie rzeczy, to jest to, co może być niezauważalne na co dzień przez człowieka, który jakby nie wnika w to, jak te rzeczy w środku działają. Też chodzi mi o takie wnikanie poprzez czucie, poprzez rozwijanie świadomości ciała, a niekoniecznie poprzez badanie czegoś jako obiektu zewnętrznego, tak? Tak, tak. No, że to tak naprawdę daje to poczucie takiej żywości, takiej też dostępu do własnej spontaniczności. Sprawia, że ciało robi się bardziej miękkie. Taoistycznym ideałem jest małe dziecko w ogóle. Tak? To jest taoistyczny ideał, to jest pełny człowiek. Tak? To jest pełny człowiek, który... Oczywiście o to chodzi, żeby ten pełny człowiek dalej mógł się rozwijać w taki sposób, dalej zostając pełnym człowiekiem. Tak? Więc to jest też to, co się dzieje z ciałem podczas tego treningu. Tak? Twoje ciało staje się, po prostu czujesz to i też przypomina się często dzieciństwo, różne doświadczenia, bo zaczynasz jakby w ogóle wyczuć się znowu tak jak kiedyś. Czy lepiej funkcjonujesz tak naprawdę, tak, no bo dzieci są bardzo sprawne, bo są zdrowe, są w ciągłym ruchu tak naprawdę, a my sobie ten ruch zabieramy i ograniczamy ciągle. Tak, jak najbardziej. No. Tomku, a czym jest Qigong tak w ogóle, tak jak, nie wiem, czy nie chodzi o definicję, ale no... Tak, ja to wiesz, jest jakieś określenie. Za każdym razem pewnie odpadam na to trochę inaczej, ale to właśnie za każdym razem jest prawdziwe też. No, więc odpowiem na to teraz, tak jak to sobie o tym pomyślałem. Jest to trening, tak? Czy jest to praktyka, która dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania człowieka, tak? Albo można powiedzieć bardziej, może jest to lepsze określenie, wszystkich poziomów funkcjonowania człowieka. Tak? To znaczy, interesuje nas poziom fizyczny, to czy po prostu fizycznie jesteś w stanie zrobić taki ruch, a nie inny. Tak? Interesuje nas i też to, żeby to ciało po prostu dobrze działało. Interesuje nas poziom energetyczny. Interesuje nas poziom emocjonalny, poziom mentalny. Tak? I tak naprawdę też wyżej, czyli takie powiedzmy poziomy rozwoju duchowego, tak? I to wszystko jest połączone, jakby w jeden ciągły rozwój tak naprawdę, bo no, moim zdaniem jakby absurdalne jest oddzielanie tego w ogóle od siebie. W sensie, tak. Po prostu jakby jesteśmy całością, rodzimy się jako całość, jakby natura jest całością i my też po prostu rozwijając się naturalnie, mój nauczyciel też używa takiego określenia, że no, jakby elementem zdrowia jest po prostu też takie ludzkie poszukiwanie, po prostu jest taki chęć do tego, żeby po prostu zrozumieć, żeby doświadczyć prawdy w świecie. No, więc to jest trening, który obejmuje wszystkie sfery, który jest, albo można powiedzieć, że to jest jakiś początek tego, bo kolejnymi etapami Qigongu, i to jest nic innego jak bardziej zaawansowany Qigong, są też takie sztuki jak Tai Chi czy Bagua. Takie rzeczy, których też uczymy właśnie w Pafodao.
A dobrze, a obejmuje wszystkie sfery, ale wiąże się też z ruchem, bo ciągle nie, mówimy o ruchu, tak? Zupełnie, totalnie, tak. Że to jest to zupełna podstawa. Tak? Zupełna podstawa. I jak wygląda ten ruch? Jak wygląda ten system tego ruchu? Nie wiem, czy zaczynamy, co jakieś podstawy, później rozwijamy się, właśnie zgłębiamy siebie. Tak. I cały czas się pewnie rozwijasz w tym. Dokładnie. Ciężko gdzieś tam dojść do perfekcji. To jest, tak, to jest coś, co jest jakby nieskończonym po prostu procesem. No? Czyli jak wygląda ten ruch? Tak, to jak ktoś nigdy nie widział zajęć qigongu, to jakbyś wytłumaczył to w słowach. Jasne. Wiesz co? Na pewno jest to ruch, w którym nie jest dla nas istotne to, jak on wygląda. Znaczy tak na zasadzie, że to nie jest ruch, który ma zrobić wrażenie. Tak. Jakiekolwiek. Tak? Dlatego, bo to jest ruch, który on służy temu, żeby stać się bardziej świadomym. Tak? Więc w tym sensie jest bardzo istotne, jak to wygląda, no bo ja patrząc na studenta swojego, mogę zobaczyć, czy rzeczywiście przenosi ciężar w pięty albo w przedstopy i czy wychodzi z palcy, prostując się. Czy tego nie robi, tak? Tak? Więc to jest bardzo istotne w tym sensie, jak to wygląda, tak? Ale to, co jest jakby samym korem tej praktyki, to jest rozwijanie świadomości po prostu. Tak, to znaczy, ja widziałem, ten ruch nie jest widowiskowy. Tak, dokładnie, bym to nazwał. Tak, to jest dobre określenie. To nie jest ruch nie taniec, jest widowiskowy. Który ma swoją choreografię i musi wyglądać fantastycznie. Tak? Tak, choć to nie zmienia faktu, że też jest piękny. W sensie nie. To jakby, tylko że to jest jakby inaczej trochę odbieramy. Też może inaczej, będąc na zajęciach i robiąc te ruchy, doświadczamy, jakie to jest piękne. Tak? Ale to jest piękno na zasadzie takiej, że ja dzięki temu, co robię, co czuję w środku, tak? W jaki sposób się w środku poruszam. Można by tak powiedzieć, tak? Czyli to jest piękno bardziej dla siebie niż dla kogoś, tak. Żeby ktoś to podziwiał, tak, tylko dokładnie. Jest sami... to piękno dla samego siebie, dokładnie. Jest to odkrywanie w ogóle piękna siebie, tak? Można by też powiedzieć, czy po prostu piękna harmonijnego przepływu energii, tak? Dlatego, bo te ćwiczenia służą temu, żeby wzmocnić przepływ energii, to jest jakby jeden poziom, a w drugiej kolejności, ale też jest to zawsze się odbywa w qigongu, więc to jest charakterystyczne też dla tego rodzaju praktyki, dla tego rodzaju ćwiczeń, że zawsze celem jest też zharmonizowanie tego przepływu, tak? Tego pulsu. Więc nie interesuje nas tylko to, żeby na przykład, nie wiem, przez samo pobieganie, ja sam po prostu, nie wiem, biegając sobie, czy ćwicząc różne rzeczy, ja naprawdę ćwiczyłem wiele różnych rzeczy, też jako trener personalny pracowałem, robiąc trening funkcjonalny z ludźmi, chciałem być trenerem przygotowania motorycznego, tak. Bo to wydało mi się bardzo takie fajne, taką precyzyjną pracę, ja zawsze bardzo lubiłem precyzyjne rzeczy. Więc tak, ale to też daje wzmocnienie pulsu. Ale pytanie, czy to daje zharmonizowanie, co nie? Jakby, albo do jakiego poziomu to daje poczucie harmonii. Więc celem tej praktyki jest nie tylko mocniejszy puls, czy po prostu takie poczucie, że jest we mnie więcej życia, ale też, żeby to życie było bardziej zharmonizowane. Mówi się tak często, jak o qigongu gdzieś pisze, gdzieś opowiada, że to uczy świadomego ruchu. Czym dla ciebie jest taki świadomy ruch? Wiesz co, świadomy ruch jest świadomym ruchem. Jest ruchem, w którym czujesz dokładnie, co robisz. Tak? I właściwie na tym polega ta zabawa, że czucie nasze może tak w nieskończony sposób się rozwijać. I jest to dla mnie niesamowite, jak precyzyjnie właśnie na przykład, tak? Mówiąc o precyzji, tak? Jak precyzyjnie jesteśmy w stanie coś poczuć, czy czuć cały czas, bo to tak naprawdę bardziej o to chodzi, żeby podczas robienia jakiegoś ruchu w qigongu, na przykład takiego ruchu, który jest oparty gdzieś, powiedzmy, o coś, co jest podobne do przysiadu, tak? Więc będąc w tym ruchu,
cały czas, jak precyzyjnie mogę ruszać z danego miejsca w ciele, czyli opierając się w stopach, jakby zachowując kontakt z koniuszkami palców u rąk, z czubkiem głowy i tak dalej. I po prostu wychodzić w jedną stronę, potem jakby składać się w drugą stronę. Wszystkie te ruchy, właśnie tak jak też mówiłeś teraz, co do mnie przyszło, one mają charakter taki pulsacyjny. Mhm. Tak? Jest zawsze jakiś element, można powiedzieć, kurczenia się czy kompresji swego tak. rodzaju. I rozprężania. I rozprężania, tak. Często się mówi o tym, że po prostu mój nauczyciel, który prowadzi zajęcia po angielsku, mówi bounce the ball. Tomku, to powiedz ten ruch, tak jak mówiłeś, jak wygląda, mhm. że jest moment takiej kompresji i rozprężania się, tak. ale jak jest tempo tego ruchu? Mhm. Tempo jest stałe. To jest to, na czym pracujemy zazwyczaj. Ale nie szybkie. Nie, stałe, ale nie szybkie. Nie. Jest wolne. Jest zazwyczaj wolne. To jest na podstawowym poziomie, czy właściwie, ale nie tylko na podstawowym, ale cały czas pracuje się z wolnym ruchem, w związku z tym, że dzięki wolnemu ruchowi jesteśmy w stanie dużo więcej zaobserwować. Nie pojawia się zbyt duża ilość informacji, więc możemy naprawdę rozwinąć swoją świadomość tego, co się naprawdę dzieje. Dlatego też ruchy są, powiedzmy, że dosyć proste i pozostajemy w nich przez dłuższy czas. Mhm. Też właśnie po to, żeby zbadać dokładnie, co się dzieje w tym ruchu. Tak? W którym momencie jesteśmy. Tak, dokładnie w którym momencie jesteśmy tego ruchu, ale też co się w nim dzieje, w jaki sposób on powstaje. Jedno z takich zasad w Qigongu, czy takich instrukcji, którą podajemy cały czas, co jest dosyć wyjątkowe dla tych praktyk, jest po prostu zrelaksuj się w trakcie. Tak? I kolejno rób ten ruch tak, rób ten ruch w taki sposób, żeby móc go robić w nieskończoność. Tak? Mhm. Więc jakby szukasz takiej optymalizacji tego, co robisz, że to właściwie zaczyna się robić samo. Tak? I że to jest też tak dobre, tak się zgadza wszystko w środku, w tym, jak on powstaje, że chcesz go robić w nieskończoność. Mm. A co daje tobie i co daje innym praktykowanie Qigongu? Wiesz co, na pewno sam ten ruch, który zawsze jest gdzieś zaadresowany też do narządów wewnętrznych, ruchy kręgosłupa to jest coś, z czym pracujemy cały czas, ale pracujemy w taki sposób z kręgosłupem, żeby ten ruch mógł właśnie wejść w narządy wewnętrzne, mógł poruszyć narządami wewnętrznymi. Więc na pewno lepsze trawienie, lepsze funkcjonowanie na poziomie hormonalno-seksualnym, ale też na poziomie emocjonalnym, coraz większa przejrzystość na tym poziomie emocjonalnym i też coraz większa przejrzystość na poziomie umysłowym. Więc to jest coś, co się dzieje. A tobie teraz? No bo tak jak mówimy tak. o wszystkich, a tobie co w tej chwili daje? No bo ty masz już długą tą ścieżkę za sobą. Jasne. I co na ten moment najwięcej? No, dla mnie to jest po prostu piękne. Dla mnie to jest spotkanie z czymś, co jest piękne po prostu. Więc tak bym to opisał. Myślę, że można to jeszcze spróbować opisać w ten sposób, że jest to spotkanie z czymś, czego się nie da opisać. To jest jakby kolejny poziom tego, czego doświadczam i też tego, co sprawia, że tak bardzo chcę to robić dalej, chcę to rozwijać, bo po prostu czuję w jaki sposób, jaki to jest piękne, jakie to jest wspaniałe, jak to mnie rozwija i w związku z tym, jaki to ma potencjał w ogóle dla innych ludzi. A z innymi ludźmi, jak trenujesz, to tak jak powiedziałeś, może to być ruch przez cały czas, ale no, z reguły zajęcia mają jakieś swoje ramy. Tak. I jak to wygląda w perspektywie tygodnia, żeby to miało sens i żeby to dawało takie właśnie efekty. Mhm. Wiesz co, na początku najważniejsze jest to, żeby zacząć to robić.
więc to może być cokolwiek. To mogą być, zazwyczaj to jest tak, że ludzie przychodzą na zajęcia raz w tygodniu na początku, czasami dwa razy w tygodniu, gdzie no, robimy to razem, więc oni mogą się tym zarazić rzeczywiście. Mogą, można powiedzieć, odpalić świeczkę sobie ode mnie i później dbać o ten płomień samemu. I ja zachęcam do tego, żeby po prostu zacząć. No, na przykład tuż po wstaniu to jest świetny czas na to, żeby zrobić qigong. Uwielbiam robić qigong. O każdej porze roku i o każdej porze dnia, ale takie po prostu poranne poruszenie jest o tyle wspaniałe, że po prostu inaczej układasz dzień, znaczy inaczej ty się układasz w dniu. Nastawiasz się do tego. Tak, inaczej się jakby w ogóle no jest jakieś takie poczucie po prostu flow, można tak to określić. Tak? Więc... A ile czasu na to poświęcasz z rana? Wiesz co, jeżeli mam wolny dzień, czyli nie taki, że już od 8 prowadzę zajęcia, mieszkam pod Warszawą, więc muszę przejechać i coś tam, to bardzo lubię taką godzinę sobie rano poświęcić, półtorej godziny na taką pracę. No ale rozumiem, że 10 minut też by już ale coś 10 dało. Minut to jest super, super czas. To jest w ogóle coś, ja też tak zaczynałem. Tak? To jest tak, że też można powiedzieć, że na początku też nie jesteśmy w stanie zbyt długo robić tych praktyk, bo musimy się do tego zwyczajnie przystosować. Układ nerwowy przede wszystkim musi się do tego przystosować. W związku z tym, że pojawia się zawsze więcej energii w ciele, tak? To jest też coś, do czego musimy się przyzwyczaić. Tak naprawdę ludziom często się wydaje, że i tak mówią, że to ja chciałbym mieć dużo energii w ogóle i tak dalej. Tak? Tylko fakt jest taki, że jak... Trzymają, to nie mogą opanować. No właśnie, dokładnie tak. Dokładnie tak, że jakby jak coś, co nie działa dobrze, tak? Czyli w organizm, który nie działa dobrze, tak? Powiedzmy, też emocje, które nie działają dobrze, tak? Mental, który nie działa dobrze. Jak dostanie dużo energii, tak? To co się dzieje wtedy? To po prostu jest masakra, jest po prostu wielki chaos, tak? Ale jednocześnie można powiedzieć, że jeżeli te dawki się spokojnie zwiększa, tak? To dostarczając więcej energii, możesz zobaczyć, co nie działa. Na tym to polega, czyli stajesz się bardziej świadomy. Tak? Więc możesz poprawić to, co nie działa, możesz po prostu wyczyścić, rozluźnić, odpuścić to, co nie działa, odpuścić napięcie, które sprawia, że to nie działa. Generalnie to właściwie to jest coś, co powinno też paść, że to jest, są praktyki, które pomagają, które w genialny sposób pozwalają nam pozbyć się po prostu napięć, stresu, który jest zapisany w ciele, tak? Niezależnie od tego, jakby kiedy się on zapisał, czy zapisuje się jakby codziennie w jakimś takim trybie, wiesz, po prostu dnia, czy jest to stres, który pochodzi z jakichś doświadczeń naszych trudnych skądś tam, z dzieciństwa, czy z jakiegokolwiek innego okresu. Prędzej czy później jakby dokopujemy się tam i też mamy okazję do tego, żeby rozluźnić te miejsca i po prostu poczuć się wolnym. Tomku, to dla kogo jest qigong? Dla kogo? Kto może... Jest dla każdego. Jest dla każdego. I dzieci mogą? Znaczy, rozumiem? Czy są jeszcze za małe, żeby to zrozumieć? Wiesz co, dzieci zazwyczaj mają to w sobie. Ja bym powiedział, że co do dzieci, to ta jest tak, żebym po prostu nie przeszkadzał im w tym, żeby dalej jakby mogły kontynuować swój qigong, tak? Co to jest dużym wyzwaniem dla rodziców żyjących w tym świecie i też dla samych dzieci pewnie. Może też nie wszystkie dzieci mają takie gdzieś, może niekoniecznie mają, to myślę, że gdzieś mają, ale niekoniecznie zachowują takie dążenie do tego, żeby rzeczywiście dbać o swoją własną energię, tak? Czy jakby, że to jest coś, co... Za dużo jest rozpraszaczy na tym świecie, tak, chyba. Tak, jest dużo rozpraszaczy, ale też przecież spotykając się z różnymi też stresorami, tak? Na ile mają w sobie takiej mocy, żeby zachować po prostu harmonię w spotkaniu z tymi stresorami, czyli co jest często związane z tym, że robisz coś, co jest niepoprawne w jakiś sposób, tak? Co jest w jakiś sposób, może inaczej, co jest nieschematyczne.
Więc to budzi u ludzi zdziwienie, budzi jakiś strach, że ktoś robi coś tak spontanicznie i nie chce wejść w jakąś wspólną opowieść o tym, jak coś jest, nie wiem, złe i straszne, tylko jakby chce na to spojrzeć jakoś świeżo, na nowo, tak? I jakby nie interesuje go to, tak? Tomku, qigong można oczywiście praktykować na sali, to jest najbardziej chyba popularne, czy gdzieś w naturze, jak rozmawialiśmy, że można też i w pracy, nie poruszając się. No jasne. W jaki sposób? To jest, wiesz co, to jest w ogóle bardzo ważna część praktyki, właśnie ćwiczenia bez ruchu. W związku z tym, że jak teraz sobie siedzę i nie ruszam się tak, żeby było widać to na zewnątrz, może poza moimi ustami, to cały czas we mnie w środku jest ruch. Teraz w naszych praktykach bardzo dużą uwagę przywiązujemy do ustawień ciała, które sprawiają, że ten przepływ płynów wszystkich, tak jak mówiliśmy wcześniej, płynu mózgowo-rdzeniowego, przepływu krwi, przepływu limfy, przepływu poprzez narządy wewnętrzne, wszystkich płynów, że to wszystko może być ze sobą dobrze zharmonizowane, tak? Więc dzięki dobrym ustawieniom ciała sprawiamy, że narządy wewnętrzne mają miejsce do pracy. Dzięki masażowi, który robimy wcześniej podczas ruchu, sprawiamy, że one też jakby lepiej pracują. I później w bezruchu chcemy to podtrzymywać, chcemy to kontynuować dalej. I też można powiedzieć, że w bezruchu wchodzimy głębiej na swój sposób w tą pracę, na bardziej subtelne poziomy, tak? gdzie tego już nie widać, ale bardzo dużo się dzieje tak naprawdę i możemy coraz głębiej się rozluźnić, coraz głębiej się wyciszyć też. Tomku, qigong to tak jak mówiliśmy jest powolny raczej ruch, taki płynny, tak. Niewidowiskowy. Tak. Ale dla samego siebie można dużo, dużo z tego wyciągnąć, dużo zobaczyć, poczuć, tak jak mówiłeś. Co jeszcze z takich nieoczywistych rzeczy daje qigong? Czy daje siłę? Bo energię to już powiedziałeś, tak? Ale tak. Czy rozwija siłę? Czy może rozwijać siłę? To jest dobre pytanie w ogóle. Jak to oddzielić od siebie? Daje energię, a daje siłę. Jak już powiedziałem wcześniej, ideałem qigongowym, taoistycznym jest małe dziecko, tak? Tak. Małe dzieci są niezwykle silne. Jeżeli coś naprawdę chcą zrobić, to jakby patrząc na tą skalę, jaki to jest mały człowiek, tak? To jak on jest w stanie chociażby, nie wiem, wyć przez 5 godzin, tak? Albo po prostu jak płacze, tak? Jakby tak. Żaden dorosły nie jest w stanie tak płakać, by po prostu zszedł, tak? Ale też po prostu jakieś takie poczucie mocy, takiego, wiesz, zintegrowania w tym, żeby na przykład coś gdzieś wejść, czy coś przepchać. Więc jeżeli wyobrazisz sobie, że tak pracuje, że tak działa duży człowiek, który już ma dużo większe ciało, tak? To daje poczucie od razu, że to w tym musi być siła, tak? Więc jakby w tym jest siła, ale to jest zrelaksowana siła. To jest inny rodzaj siły. Nauczyciel, mistrz Rona używał takiego określenia jak głupia siła po prostu. Że wiele ludzi na Zachodzie uważa, ćwiczy tak zwaną głupią siłę, taką, której tak naprawdę nie umieją do końca nią kierować. Właśnie, o tym sobie pomyślałem, bo może wiadomo, żeby zbudować masę mięśniową, no to musi być jakiś opór zewnętrzny, w tym tego nie ma. Ale jak już masz jakąś wartość swojej siły, ten nie wiem, maksymalne powtórzenie, które jest w stanie wykonać, czyli coś, co jest tym maksymalnie podnieść, jakiś ciężar, tak? To jakby tutaj wydaje mi się, że tak jak słucham o qigongu, to on pouczy, jak lepiej zarządzać tą siłą. Dokładnie. Znaczy, jak zarządzać, ale tak naprawdę, wiesz, ja też kończyłem studia na WF-ie. Fakt jest taki, że w rozwoju siły i w takiej twojej efektywności, powiedzmy, siłowej, podstawową funkcję tak naprawdę spełnia zintegrowanie. To w jaki sposób, w jaki zintegrowany sposób działa
cały system na rzecz tego, chociażby, nie wiem, chodzi tu o uruchomienie też tam tych jednostek motorycznych, tak, na przykład, tak? Mhm. Ale generalnie, tak to upraszczając, można powiedzieć, że chodzi o to, w jak zintegrowany sposób, w jak całościowy sposób działasz, tak? Więc tutaj uczysz się takiego działania, którego nie nauczysz się na siłowni, dlatego, mhm, bo uczysz się pracować całym ciałem, więc można powiedzieć, że zyskujesz bardziej takie umiejętności, na przykład jak obserwujemy zwierzęta, to jak kot sobie stoi i jest w stanie po prostu nagle znaleźć się na stole, tak? Po prostu bez wysiłku, mhm, tak? Więc to jest moc, tak? Dla mnie też mocą jest to, nie wiem, jak ptak porusza skrzydłami, jak mały owad jest w stanie po prostu w ten sposób poruszać skrzydłami, mhm, że po prostu ich nie widać, tak? To jest dla mnie moc i siła, więc Qigong uczy wszystkich takich rzeczy. Mhm. I też kolejne poziomy tej pracy, czyli Tai Chi i Bagua, tam też pracuje się z ruchami, które są szybkie. Tak? Tam, aha, też pracuje się z ruchami, które są szybkie. Ja sam prowadzę zajęcia też z wachlarzem, bo w Pafo Dao też pracujemy z bronią, tak? Z różnego rodzaju chińskimi brońmi, ale no właśnie pracujemy w taki sposób, żeby dzięki nim lepiej się skontaktować z różnymi jakościami wewnętrznymi, mhm, a wachlarz sam w sobie jest eksplozywny, więc tym samym pracujemy z siłą eksplozywną i z tym, w jaki sposób jakby prowadzić eksplozję, ale jednocześnie samemu nie wybuchnąć. Właśnie, no mnie to zastanawia, ta siła eksplozywna, czyli to jest taka siła, no, którą jestem w stanie wygenerować, tak, ze swojego ciała. Tak. Szybkie, tak? To przy uderzeniach jest na przykład pewnie ważne, tak? Tak. Ja to właśnie miałem kiedyś takiego swojego pacjenta, miał problem z kręgosłupem, trenował karate, mistrzem karate, i on mi trochę pokazywał, ja nie jestem związany ze sztukami walki, ale pokazywał mi, jak jego ciało funkcjonuje. Czyli jak na przykład, że ten jego ruch zaczyna się w stopie, przechodzi, tak, przez całe ciało i w pewnym momencie po prostu następuje to uderzenie, ale ono jest dużo silniejsze, niż gdybym to zrobił tak jak ja potrafię, nie? Tak. Że to tak, po prostu całe ciało generuje gdzieś na końcu którejś części ciała tę największą siłę. Tak, dokładnie. I to tak w sztukach walki chyba wielu się wykorzystuje, szczególnie dokładnie tych wschodnich, tak, ale Qigong uczy tego właśnie, jak tą świadomość ciała budować, żeby później na przykład używać to w walce. Żeby móc to zrobić też. Żeby móc to zrobić. Znaczy można powiedzieć, że jakby Qigong jest wstępem też do czegoś, co określamy właśnie wewnętrznymi sztukami walki, czyli Tai Chi, do Bagua. Więc to jest po prostu dalszy etap rozwoju. Też w momencie, kiedy już umiemy lepiej pracować z samymi sobą, tak? Lepiej się czujemy z samymi sobą, jesteśmy bardziej przejrzyści, tak? Jest nam dużo łatwiej pracować z drugim człowiekiem, z partnerem, robić rzeczy razem, więc wtedy zaczyna się ten etap, tak? Więc można powiedzieć, że w Qigongu uczymy się pracować z samymi sobą, każdy sam sobą się zajmuje, tak? W Tai Chi i w Bagua zaczynasz już pracować jakby szerzej, zaczyna się robić rzeczy wspólnie, zsynchronizować nie tylko to, co dzieje się w tobie, tak, żeby samemu działać w sposób spójny i w sposób, który jest zharmonizowany, ale zaczynasz działać po prostu z innymi w taki sposób. Uczysz się tego, w jaki sposób razem robić coś w sposób harmonijny. No. To jest piękne. Tomku, gdzie uczysz? Uczę w Warszawie na dwóch salach. Na Twardej przy rondzie NZ. Mhm. Studio Twarda to się nazywa. Nie, Studio 42. To są zajęcia poranne o 8:00, poniedziałki, środy i piątki. I jedne zajęcia wieczorne wynajmuję salę w Liceum Zamojskiego na Smolnej 30. To są zajęcia w środę wieczorem o 18:00. No, także można tam poczuć więcej, rozumiem. Można tam poczuć zdecydowanie więcej. Także serdecznie zapraszam. W tym momencie jestem już w połowie cyklu, który prowadzę. Ja pracuję w takich 3-miesięcznych cyklach. Przyjmuję ludzi na cały proces, tak, żeby rzeczywiście coś razem osiągnąć, przejść i czegoś doświadczyć naprawdę.
Więc w tym momencie już nie zapraszam do tego cyklu, słuchaj, ale one się regularnie powtarzają. To nie ma znaczenia ta pora, bo to jest podcast, czy na YouTubie będzie funkcjonowało raczej cały długo, czas. Cały czas, no więc tutaj nie ma to znaczenia. No właśnie, to nie ma znaczenia, w każdym razie śledząc fanpage Ścieżka Tao albo Path of Dao, to jest jakby dwujęzyczny częściowo fanpage, ale głównie są tam treści po polsku. Tam można wszystkiego się dowiedzieć. Tam są wszystkie wydarzenia, które ja organizuję osobiście. Tam są wydarzenia, które organizujemy wspólnie z moim nauczycielem, czy właściwie obozy, które on prowadzi, warsztaty, które on prowadzi. Także tam wszystko. Czyli obozy znaleźć. Jeszcze, tak? Można tak, się wybrać. Obozy. No. Tak. Tomku, jaka jest twoja recepta na ruch? Jaka jest moja recepta na ruch? No. Moja recepta na ruch jest taka, żeby to był ruch całym sobą. Żeby wszystko było zaangażowane w ten ruch. Żeby to nie było tak, że robię to jakimś kawałkiem siebie, tylko robię to całym sobą, całą sobą. I w taki sposób, żeby to był ruch, który jest świadomy, jest to ruch, który jest okazją do tego, żeby pogłębiać i rozwijać świadomość. I ważną, czuję, rzeczą w naszych czasach jest to, żeby pracować z płynnym ruchem. W czasach, w których jednak jest dużo wyraźnych impulsów, wystarczy posłuchać wiadomości raz i jeżeli ktoś czuje, co się dzieje w środku, to wtedy zobaczy, że jest po prostu pocięty na różne sposoby, różnymi informacjami, które po prostu wzbudzają duże emocje. Więc płynność, pracowanie z płynnością, czyli tak naprawdę uzdrawianie układu nerwowego, to żeby wygładzać swoje nerwy po prostu. Więc to jest dla mnie recepta na ruch. I oczywiście zabawa ruchem. Koniec końców. Czyli to, co mają dzieci. To, co mają, czego mają najwięcej dzieci. To, czego mają najwięcej dzieci, obserwować dzieci, bawić się z dziećmi i po prostu zarazić się od nich tym, co one w sobie mają naturalnie, przypomnieć sobie, że my sami mamy dokładnie to samo w sobie cały czas, że to tam jest gdzieś w środku, tylko potrzebuje się na nowo obudzić. Więc to jest moja recepta. Moją receptą jest po prostu Qigong i wszystkie sztuki, które z tego wyrastają, bo to jest to, co sprawia, że znowu poruszasz się jak dziecko. Tomku, bardzo ładnie powiedziane. Dziękuję ci bardzo. Dzięki również. A wam przypominam, podcast jest co środę o 12, także zapraszam was do słuchania i oglądania. Cześć. Cześć.